Kochani, to spotkanie niezwykle ważne, bo chcemy jakby na końcu dokonać pewnego zwieńczenia, jakąś puentę tutaj zaproponować. W takiej metarefleksji trochę, to znaczy w takiej refleksji nad tym, co było drogą tych dni, bo zauważyliśmy, iż tak naturalnie wydobyła się niezwykle ważna prawda, ona jest u fundamentu duchowości, mianowicie, że źródłem każdej, wszelkiej duchowości, to są słowa świętego Jana Pawła II z Vitae Consecrata, źródłem wszelkiej duchowości jest Słowo Boże. Nie ma duchowości w oderwaniu od Słowa Bożego. To Słowo Boże oczywiście w naszym życiu albo wprost się pojawia przez to, że słuchamy Słowa, otwieramy Biblię, czytamy, medytujemy. Czasami jest to też Biblia Pauperum, Pan Bóg do nas przemawia swoim Słowem przez wydarzenia, ale musimy zawsze pamiętać, że mamy sięgać do źródła, bo jeśli odetniemy naszą duchowość od źródła, pojawiają się cysterny popękane. Trochę jeszcze wody utrzymają, ale kiedyś będzie pusto. I nasze duchowości, nasze pobożności, nasze praktyki mogą się wyzerować, się zresetować. Do czego zmierzam? I tutaj bardzo konkretnie chcę to z wami zobaczyć. A mianowicie dzienniczek świętej siostry Faustyny nazwałbym również, niczego jej nie przypisuję, to moje doświadczenie, ale które wynika z lektury dzienniczka, to jest jej komentarz, oczywiście pisany pod dyktando samego Jezusa. Ona jest sekretarką Jezusa, sekretarką Bożego Miłosierdzia. Ale jest to komentarz do Słowa Bożego, która jest słuchana, na której jest otwarta i która jest u źródła. Ona jest u źródła orędziu miłosierdzia, które znajduje w Słowie. Popatrzmy razem na to orędzie miłosierdzia, otwierając Biblię. No to przyjmujące wołanie miłosiernego, ono przenika wszystkie stronice Biblii. To, o co Bóg woła przez Faustynę, jest już zapisane w Biblii. Bóg ciągle wraca do nas ze słowem miłosierdzia, które jak deszcz padający na zeschłą ziemię drąży w niej kroplami tak długo, aż przeniknie do ludzkiego serca przez skorupę wyschłej wiary, przez nasze slogany nieraz życia religijnego. Aż serce zroszone łaską uwierzy w Jego bezgraniczne miłosierdzie i odpowie na nie. I stronice w Biblii są jak kolejne usilne próby przemawiania Boga, który chce nas przekonać, że jest samym miłosierdziem. Są w Biblii wersety, które wirują po wszystkich jej stronicach, jakby rozpadają się na pojedyncze słowa, i przybierają postać miłosiernego, który jest ostatecznym, najdroższym słowem Ojca, najświętszym obliczem, jakie możemy kontemplować w Biblii, najświętszym obliczem Boga miłosierdzia. I to wszystko, co już powiedział o sobie w Biblii, Bóg opowiedział o sobie także w dzienniczku siostry Faustyny. Po co, skoro jest to w Biblii? Po to, aby świat
zechciał na nowo otwierać Biblię. Wrócił do źródła. Zanurzał się w źródle słowa i słuchał Boga miłosierdzia, jak słuchała Faustyna. Byśmy wrócili do źródła. Z tego źródła wytryskają, jak powiedziałem, wszystkie duchowości. Z tego źródła wytryskają sakramenty nade wszystko. Z tego źródła wytrysnął Kościół. Z tego źródła wytryska nasza modlitwa. Wszystkie nasze praktyki święte. One mają swoje źródło w Słowie Boga. I kto z uwagą czyta dzienniczek Faustyny, ten przechodząc od stronicy do stronicy coraz bardziej przekonuje się, że cały dzienniczek przeniknięty jest zasłuchaniem Faustyny w Słowo. Przeniknięty jest posłuszeństwem Słowu przez duże S. Nasycony jest dzienniczek miłością do Słowa. I tak jak nie można oderwać od biblijnych stronic Ewangelii lektur duchowych mistrzów, nie odrywać nigdy, że tylko ten mistrz, tylko ten autor, zawsze szukajmy źródła w Słowie. Tak nie można również oderwać od stronic Biblii naszych nabożności, naszych nabożeństw. Różańca nie można oderwać. Litanii nie można oderwać. Drogi krzyżowej, i można by tak mnożyć, nie można oderwać od Biblii. Całej tej sztuki, która wyrosła, sztuki chrześcijańskiej, która wyrosła na Biblii, i sztuki w ogóle europejskiej, nie da się oderwać od Biblii. Rawazi mówi, kto dzisiaj wchodzi do muzeum, mówimy jeszcze o tym muzeum, które rzeczywiście gromadzi całe to dobro kultury europejskiej, chrześcijańskiej, ten bez Biblii jest jak bez kodu. Jest jak bez klucza. Jest na zewnątrz i nie jest w stanie przeniknąć wewnętrznego przesłania tego, co widzi. Bo Biblia była językiem Europy. I jest przede wszystkim językiem naszego życia. Istnieje istotna różnica między lekturą Biblii i lekturą każdej innej książki duchowej, także tak pięknej, no szczególnej dzisiaj, rozsianej po całym świecie, tłumaczonej, się dowiedziałem, na kolejne języki, nawet dialekty w Indiach obecnie, dzienniczek. Istnieje istotna różnica. Biblia zawiera Słowo Boga, czyli zawiera dawar. A dawar to określenie jest tylko przypisywane Słowu Boga w Biblii. Oznacza, że Słowo, które mówi do nas, Słowo Boga, ono się wydarza. Ono ma moc sprawczą. Tylko Słowo Boga ma moc sprawczą. Żadne inne słowo nie ma mocy sprawczej, jeśli nie jest zanurzone w Słowie Boga. Ma moc sprawczą, która pochodzi ze Słowa Boga. Moje głoszenie słowa nie ma mocy sprawczej, nie wiem, w moim przekazie, w moim poznaniu, w mojej wiedzy, jakiejś elokwencji, w bardziej lub mniej zdolnym głoszeniu. Moc mojego przepowiadania jest w Słowie Boga. To ono zbawia, to ono nawraca, to ono przemienia ten świat. I dlatego orędzie, które przyszło do nas także przez Faustynę, przez dzienniczek tak czytany, który wielu prowadzi do nawrócenia. Jak mi mój współbrat mówił, nawrócił także tego, który był cenzorem jako teolog, profesora Różyckiego, który na początku mówił, że
że jeśli to orędzie będzie, nie wiem, publiczne i Faustyna będzie, nie wiem, parafrazuje, uznana za, nie wiem, błogosławioną, to jemu tu kaktus na ręce wyrośnie. A Jan Paweł II, jeszcze wtedy Wojtyła, dał mu do czytania, by przeprowadził cenzurę teologiczną dzienniczka. Wiedział, że jest doskonałym dogmatykiem i wiedział także, że ma krytyczne podejście do dzienniczka. I mówi mi mój współbrat, już nieżyjący, parę lat temu zmarł, miał wykłady z Różyckim też, że ostatnie stronice czytał na kolanach. Ale dlaczego tak wielu ludzi dzisiaj, czytając dzienniczek, czyta go na kolanach i się nawraca? Bo to, co jest w dzienniczku, jest zakorzenione w Słowie Boga. Jest przeniknięte posłuszeństwem Jego Słowu. Ma w sobie moc Jego Słowa. A Bóg się potrafi posłużyć każdym, najprostszym człowiekiem. W Starym Testamencie mamy nawet taki przykład, że się potrafił posłużyć oślicą Baala. To jest dla mnie zawsze wielki komfort, kiedy głoszę słowo. Że się może posłużyć mną. Nie wolno odrywać dzienniczka od Biblii. Albo inaczej, pozytywnie. Dzienniczek trzeba czytać razem z Biblią. Dzienniczek będzie nas prowadził do Biblii. A Biblia będzie nam pomagała czytać dzienniczek. I chociaż Faustyna w swoich zapiskach, żeby było jasne i tutaj uczciwie chcę podejść do tematu, ani słowem nie wspomina o lectio divina, o Bożym czytaniu. Nie ma takiego określenia, nie wiem, czy się spotkała z nim, być może spotkała, bo teraz mamy znowu renesans tej praktyki, która jest tak stara, jak stary jest Kościół. Tu nie ma nic nowego. Kościół wraca po prostu do tego, z czego się zrodził i czym żyje. A lectio divina istniała na inny sposób. Jej dzienniczek jest doskonałym świadectwem i przykładem tego, czym jest lectio divina. Chociaż ani razu wprost nie używa tego określenia. Co więcej, śmiem twierdzić, że bez lectio divina, bez Bożego czytania nie da się dobrze przeczytać dzienniczka, nie da się zrozumieć sekretarki Bożego Miłosierdzia, która pisała go pod dyktando miłosiernego. Czyli pod dyktando tego, który uczył jej Bożego czytania. Uczył ją Bożego czytania. I tak jak nie wystarcza lectio humana, ludzkie czytanie, by czytać Biblię, bo ludzkie czytanie, lectio humana wystarcza, by czytać Biblię na poziomie literatury pięknej. Bardzo interesująca, zawierająca wiele gatunków literackich. Można poznawać kulturę, środowisko, tradycje, narody, zwyczaje, historię. Ale tyle. Nie po to Bóg nam stworzył Biblię. Biblia zawiera słowo Boga. Ale żeby przeczytać słowo Boga w Biblii, potrzebne jest Boże czytanie. Tylko Bóg nam może przeczytać swoje słowo. Tylko w Duchu Świętym jesteśmy zdolni przeczytać w Biblii słowo Boga. I wtedy je przeczytamy również, bo jest nas zdolność do lectio divina, przeczytamy je w dzienniczku, przeczytamy je w życiu świętych, którzy są dla nas ikoną Słowa Bożego. To jest piękna definicja
kim jest człowiek święty, Grzegorz Wielki, kiedy pisze o Benedykcie Świętym, Benedykcie z Nursi. Święty to ten, w którym wypełniły się pisma. O. To jest definicja świętego. Ten, w którym się wypełniły pisma. W Faustynie wypełniły się pisma. Wypełniło się to, co jest samym jądrem, samym rdzeniem Bożego objawienia. A więc tak jak nie wystarcza lekcjo humana, by czytać Biblię jako księgę objawioną, tak nie da się przeczytać dobrze dzienniczka bez zażyłości ze Słowem Boga. Czy to wprost, do czego was zachęcam, otwierania Biblii, czytania codziennego Biblii. Dzienniczek rodził się z zasłuchania w Słowo wcielone. Zrodził się z całkowitego posłuszeństwa temu Słowu przez duże S. Zauważmy, dzienniczek nie jest zapisem czysto ludzkich natchnień i myśli. Także zapisane w nim uczucia Faustyny, jest wiele uczuć jakby zapisanych, także zapisane przeżycia Faustyny nie są jedynie z niej. Ona zapisuje owoc mistycznych spotkań z miłosierdziem wcielonym. Z prywatnych, trzeba podkreślić, objawień, które zostały potwierdzone przez Kościół. Dla dygresja doprecyzowania, prywatne objawienia, te, które są uznane przez Kościół, te nazywamy objawieniami i nazywamy je prywatnymi. Oprócz tej księgi, która jest księgą Bożego objawienia, prywatne objawienia nie mają ani jednej litery, ani jednej joty, ani jednej cząstki prawdy, która nie byłaby powiedziana w Bożym objawieniu. A więc nie zawierają niczego nowego. Nie ma niczego nowego w prywatnych objawieniach. Nie ma nic ponad to, co spotykamy w Księdze Objawienia. Bo w Księdze Objawienia szczytem objawienia jest Jezus Chrystus, a w Nim Ojciec powiedział wszystko. Wszystko, co chciał objawić światu. Nie ma więcej, mówi chociażby święty Jan od Krzyża. Nie ma więcej. Powiedział już nam wszystko. Tyle tylko, że my często niewiele słyszymy. I dlatego przychodzi do nas. I to jest znaczące, to jest pedagogia niezwykła Boga. Przez kogo? Przez proste dusze. Ewidentnie bez szkół. No, Kowalska, Helenka, ona niewiele klas skończyła. I przez proste dusze, ale które są głęboko teologiczne, teologalne, bo to są dusze, które czytają, widzą od strony Boga. Jeszcze raz, uczy nas czego? Alfabetu wiary. Czytania Biblii. Byśmy usłyszeli to, co On nam powiedział już dawno. Pewnego dnia Faustyna usłyszała: przez słowo wcielone daje poznać przepaść miłosierdzia mojego. Przez słowo wcielone daje poznać przepaść miłosierdzia mojego. 88 numer. I o tym właśnie poznaniu przez słowo wcielone jest cały dzienniczek. O tym jest cały dzienniczek. Jest on dziełem słowa wcielonego.
Już niemal na samym początku zapisków Faustyna wyzna: ufam Tobie, o Boże, bo niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Twoje trwa na wieki. Słowo Twoje nie przeminie. Słowa z kart Biblii wzięte. Numer 23 w dzienniczku. A później usłyszy potwierdzenie: Słowo Pańskie nie przeminie, mowa Boża żywą jest. 764 numer. I odpowie wyznaniem w Twoim miłosiernym sercu: cała ufność moja, czekam cierpliwie na Słowo Twoje, Panie. Nie ma wątpliwości, Słowo Boże było źródłem jej duchowości. Faustyna spisała w dzienniczku historię swojego posłuszeństwa Słowu. I nie można w sposób pogłębiony przeczytać dzienniczka bez czytania Biblii i nie da się zrozumieć Faustyny bez zgłębiania natchnionych stron z Biblii, zwłaszcza Ewangelii Jana, którą Jezus polecał do czytania swojej ukochanej córce. I podobnie jak nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, nie można zrozumieć Faustyny bez Chrystusa, bez miłosiernego Jezusa. I zanim stał się ciałem, pierwej wcielił się w ludzkie litery świętych pism. I objawił się także Faustynie w jej celi, w Płocku, w Wilnie, w Krakowie, aby w czterech ścianach klasztoru, konkretnym miejscu, tam gdzie się stąpa po ziemi, gdzie toczysz swoje codzienne życie, tam gdzie jesteś najbardziej prawdziwy, najbardziej sobą, w czterech ścianach swego domu, by tam mogła spotkać Boga, który choć nieskończony, nieogarnięty, przemawia ze skrawka ziemi, w celi, przez serce prostej wiejskiej dziewczyny, przemawia do świata całego. Możemy powiedzieć, Bóg się powtarza. To zrobił przez Miriam. Przez wiejską dziewczynę Miriam z Nazaretu. To zrobił. Przyszedł do niej, do jej slumsu, bo tak trzeba by nazwać to miejsce, w którym wtedy ludzie mieszkali. To w zapadlinach skalnych, gdzieś tam trochę nadbudowanych. W tych czterech ścianach jej się objawił. I z tego zaczęło promieniować całe dzieło zbawcze już tu na ziemi. Ale to jest jakaś analogia do tego, co Bóg uczynił dla nas w Biblii. Nie? Przemawia do nas za litery. Z tego, co takie ograniczone, nędza słów, powie święty Hieronim. Używa tej nędzy słów. Faustyna o sobie mówi, jestem nędzą. By objawić nam prawdy odwieczne. To jest niezwykłe, jak Bóg się zniża, a jednocześnie jak właśnie w sposób prosty, bezpośredni mówi do nas. Zwróćmy uwagę, Faustyna to przeżyła i się zadziwiła, nawet cierpiała, bo kiedy czytasz święty tekst, to nieraz cierpisz, tak? Czytasz Słowo Boże i cierpisz. Biblię czytasz, stronicę daną czytasz. Czujesz, że stoisz przed tajemnicą. Pragniesz go spotkać i cierpisz, bo czytasz słowa i ciągle go nie widzisz. Ciągle go jeszcze nie rozpoznajesz. Ciągle go jeszcze nie słyszysz. Bo to nie ty objawiasz sobie Boga, ale to Bóg ci się objawia. I ona też cierpiała. Widzę tutaj bardzo konkretną analogię. On postanowił, Jezus, aby jego miłosierne oblicze zostało zamknięte w obrazie namalowanym nędznym pędzlem. Bo nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej. Nie dlatego, że jesteś takim świetnym egzegetą, świetnym poliglotą, filologiem. Możesz zgłębiać święte pisma, ale dzięki łasce mojej.
Powiedział to Faustynie, gdy się rozpłakała. Napłakała się bardzo, jak napisała, bo zobaczyła namalowany obraz, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus, którego doświadczyła, którego spotkała. I dzienniczek Faustyny jest świadkiem niezwykłych spotkań, podczas których Jezus miłosierny czyta i dyktuje Faustynie tajemnice swego serca. No ale tak jest w naszej Lectio Divina. Bóg nam czyta tajemnice swojego serca w Biblii. Słuchaj, wsłuchuj się w serce Boga, w słowach Boga, powie święty Grzegorz Wielki. I podobnie jak Biblia pisana jest przez świętych autorów i rodziła się pod natchnieniem Ducha z Bożego objawienia, tak przez analogię Jezus, wcielone miłosierdzie, w prywatnych objawieniach odsłaniał i dyktował Faustynie to, co jest pulsującym centrum całego Bożego objawienia. Boskie orędzie miłosierdzia. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, powiedział do niej. Wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu. To jest niezwykłe dla mnie. To jest pełne i tajemnicy, i nadziei. Wybrał ją na sekretarkę swojego miłosierdzia w tym i przyszłym życiu. Jest sekretariat w niebie, jest Faustyna w sekretariacie i tam w tym najważniejszym miejscu, gdzie z którego wychodzi to, co najważniejsze. Boże miłosierdzie jest dalej przesyłane. Chcę także dalej przez nią, bo o to chodzi, dalej przez nią działać w tym świecie, głosić miłosierdzie. I w to trzeba wierzyć. Podobnie chociażby wielu zresztą świętych, Teresa z Lizie obiecywała, że z nieba będzie dalej płatki róż rozsypywała po świecie. Będzie orędowała, będzie modliła się. Sekretarku najgłębszej tajemnicy mojej, wiedz o tym, że jesteś w wyłącznej poufałości ze mną. Twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daje poznać o moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając te pisma doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi zbliżać się do mnie. O. Po co to wszystko? By poruszyć ludzkie serca pocieszeniem, by się zbliżyły do Niego. Zostawiam was z tymi myślami. Wy możecie sobie to dalej oczywiście pogłębiać w refleksji. Przypomnę, że jest publikacja Miłosierdzie Wcielone. Tam oczywiście obszerniej więcej i o tym, i nie tylko o tym piszę, dzielę się. Ale to jedno, co nam niech zostanie, właśnie to ta puenta u końca tych dni, przede wszystkim najważniejsze to, cośmy przemodlili, co się wydarzyło, co pewnie się jeszcze wydarzać będzie w was, przez słowo, którymście się modlili, niech ono w nas dalej pracuje, niech was dalej prowadzi. Ale w tej takiej metarefleksji, jak to nazywałem, niech w naszym sercu wybrzmi i pozostanie ta prawda, że dzienniczek tej świętej, niezwykłej, pięknej osoby, siostry Faustyny, która przecież żyła niewiele lat, no 33 lata przeżyła, że on ma swoje źródło absolutnie, swoje źródło w zasłuchaniu w Słowo Boga. I niech on nas, ilekroć także otwieramy dzienniczek, zachęca, byśmy otwierali Biblię. Myślę, że to będzie też szczególną radością Faustyny. I oczywiście niech dzienniczek pomaga nam wracać do Słowa, a Słowo niech nam pomaga korzystać z tego, co Bóg postanowił przekazać przez to piękne
serce, duszę świętej Faustyny Kowalskiej.